Dobry Jan Piński, witam na moim kanale. Dzisiaj opowiem Państwu o Danucie Dunin-Holeckiej, koreance prezesa Kaczyńskiego. Koreance, dlatego że jest jedną z najbardziej takich przymilnych i niespecjalnie błyskotliwych propagandzistek TVP, cieszącej się bardzo mocnym poparciem Jarosława Kaczyńskiego. Ja dziś opowiem, skąd to poparcie się bierze. Ta historia fascynacji jej e, prawem i sprawiedliwością i PiS ma dłuższą historię niż to się w większości wydaje. Cholecka e, z TVP jest związana od 1993 roku. Ja poznałem ją osobiście w 2009 roku, kiedy byłem e, dyrektorem telewizyjnej agencji informacyjnej TVP, wcześniej szefem wiadomości i wówczas już dowiedziałem się, że jest to ulubienica Lecha Kaczyńskiego, a przede wszystkim Marii Kaczyńskiej, to właśnie opieką nad żoną ówczesnego prezydenta Holecka zawdzięcza to, że dzisiaj jest taką hołubioną Maskotką TVP, która maślanymi oczyma wita pana Jarosława Kaczyńskiego, kiedy przeprowadza z nim żenujące rozmowy, będące zaprzeczeniem jakiegokolwiek nawet obrazu dla inteligencji słuchaczy, to jest taki parodia wywiadów, parodia dziennikarstwa. Sama Holecka zresztą jest taką osobą dziennikarsko nienachalną, to znaczy, ona po prostu czyta komunikaty. Była w stanie przeżyć w TVP, jak łatwo policzyć prawie 30 lat. Jutr, w, w przyszłym roku będzie miała 30-lecie pracy w TVP, jest rocznik 1968. Jak łatwo policzyć, to będzie teraz ma 54 lata. Przez te lata właśnie takie bycie takim kimś byle jakim, nijakim. To był jej znak rozpoznawczy. No i właśnie takie. Robienie tutaj dobrze prawo i sprawiedliwości, wiązanie się z tą partią. Ja pamiętam taką historię, dosyć śmieszną i zabawną, jak latem 2009 roku prezydent Lech Kaczyński zwrócił się do mnie jako dyrektora Taj, że chce u, 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 dostać e, przeprowadzić wywiad, ponieważ prezydent ma takie uprawnienia, że może mieć e, orędzie, może właśnie chcieć rozmowę. no Zresztą to głowa państwa, więc. Zwrócił się, zwrócili się do mnie, żeby przeprowadzić z nim wywiad po wiadomościach i właśnie zażyczyli sobie, że będzie to pani Danuta Dunin-Holecka. Ja wówczas odpowiedziałem, że jak ostatni raz sprawdzałem, to ja jestem dyrektorem Telewizyjnej Agencji Informacji i ja wyznaczyłem Piotra Kraśkę do tej rozmowy. Wówczas nastąpiła straszna burza emocji. Dzwoniła w tej sprawie do mnie. Iwona Szymala wówczas dyrektor programu pierwszego, żebym zmienił zdanie, ponieważ pan prezydent bardzo życzy sobie rozmawiać z panią Cholecką, i to jest w zasadzie jego warunek wystąpienia. W związku z tym powiedziałem, że nie mogę oferować widzom tak słabego wywiadu, który bez wątpienia przeprowadzi pani Cholecka. Deleguje Piotra Kraśkę, który jest człowiekiem, który będzie utrzymywał bez wątpienia wysoki poziom produkcji. Do wywiadu nie doszło wobec tego, że prezydent miał rozmawiać z dziennikarzem, a nie z propagandzistką. No to prezydent Lech Kaczyński zrezygnował z wywiadu. Historia miała zabawny epilog, była jednym z powodów, dla których Jarosław Kaczyński kazał mnie dyscyplinarnie zwolnić z TVP, kiedy na jesieni 2009 roku wspólnie z Sojuszem Lewicy Demokratycznej i panem Czarzastym przejęli kontrolę nad telewizją publiczną i Polskim Radiem i przez rok Dzielili władzę tylko między sobą. Taki sojusz, który myśmy nazywali roboczo Paktem Ribbentrop-Mołotow, czyli takim brunatno-czerwonym. W każdym razie to było tak, że to wtedy było takie ożywienie kariery pani Danuty Choleckiej, bo ona zawsze właśnie szła do góry, kiedy szedł PiS do góry. To nie miało nic wspólnego z merytoryką. To jest pani, która przeprowadzając wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, czym z Jackiem Kurskim, swoim szefem, potrafi mu zadać pytanie w stylu: Słynie pan z tego, że ma pan świetną rękę do gwiazd w telewizji i do programów? No to, jest, to jest typowe pytanie, dociekliwe e, prawdy, dochodzenie prawdy przez. E, Danutę Cholecką. Jej kariera raz została zachwiana, kiedy zarządów Platformy Obywatelskiej była w grupie prezenterów, którzy zostali przyłapani na korzystaniu z nienależnych zwolnień lekarskich. To dotyczyło też Adriana Klarenbacha. W przeciwieństwie do Klarenbacha, i do, który stracił robotę wówczas w TVP jej dla niej się skończyło to tylko i wyłącznie relokacją ponieważ udało jej się namówić szefową TVP3 aby ją przyjęła to naciąganie pracodawcy polegało na tym że osoby zatrudnione w TVP które nie mają kontraktów gwiazdorskich otrzymują pieniądze za konkretne dyżury ale w dniach, w których nie mają dyżurów, no to nie ma, mają te wynagrodzenie tylko i wyłącznie podstawowa pensja, która jest tam dosyć skromna, wtedy była to było jakieś tam typu tam 1600 zł, plus te właśnie za każdy dyżur, to w zależności od tego, jaki to program, konkretne wynagrodzenie. W związku z tym oni brali zwolnienia lekarskie, ponieważ wówczas liczyła im się średnia z danego dnia do... Wynagrodzenia miesięcznego, natomiast y, zabawa polegała na tym, żeby brać te y, dyżury właśnie wtedy, kiedy nie mają zwolnień lekarskich, ale w pewnym momencie zaczęli brać bardzo nieostrożnie, bo brali te zwolnienia lekarskie również w dniach, w których mieli dyżury i to zostało złapane przez kadry i musieli oddawać pieniądze. To się tylko na oddawaniu pieniędzy skończyło, natomiast, no mówię, no. To właśnie tutaj ta miła powierzchowność pani Danuty, i jej skile interpersonalne pozwoliły jej zachować pracę w TVP. Udało właśnie w TVP 3, gdzie sobie spokojnie doczekała lepszych dla niej czasów, czyli czasów właśnie platformy, przepraszam, platformy pra, rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ona nie ukrywa swoich poglądów. To jest. Nie jest specjalnie kompetentną dziennikarką. Zdarzyło jej się na przykład na wizji nazwać uwaga księżyc planetą. To nie tylko to jest to, że ona nie zadaje dociekliwych pytań, to jest także to, że ona jest po prostu merytorycznie słaba. Ja pamiętam, że jak ja próbowałem znaleźć dla niej jakiś pomysł na to, żeby być z nią w taju, to był z nią problem nawet żeby ją namówić do zmiany fryzury, bo nie podobało jej się nawet wszelkie próby majstrowania przy jej wizerunku. W tej chwili to trochę inaczej wygląda. Ktoś ją namówił, natomiast wtedy to pamiętam, jak żeśmy siedzieli z drugim dyrektorem i żeśmy ubolewali, że ona tylko i wyłącznie w hełmie siedzi, czyli w takiej fryzurze właśnie przypominającej hełm i nic z tym nie można próbować zrobić. Natomiast to jest właśnie taki typowy przykład Człowieka, który jest bardzo dobry dla prawa i sprawiedliwości, ma miłą powierzchowność i czyta takie kłamstwa bez żadnego mrugnięcia okiem. Co ciekawe, zarządów Platformy Obywatelskiej, która kierowała TVP, potrafiła cieszyć się zarówno wejściem Polski do Unii Europejskiej, jak też uwaga, gratulować i dziękować Jerzemu Owsiakowi z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a później nie przeszkadzało jej to. I nie przeszkadza jej do tej pory bycie twarzą hejtu wobec Unii Europejskiej, bez wątpienia działalności bardzo szkodliwej dla Polski, szczególnie w sytuacji, w której mamy do czynienia z wojną na Ukrainie. W każdym razie, Cholecka potrafiła powiedzieć publicznie, no to tak, Jak ona rozumie misję dziennikarza, że zdaniem dziennikarza nie jest ocenianie tak zwanej dobrej zmiany. No więc ona nie ukrywa tego, że no, mówmy się, że tam dobrą zmianę to yy, można ocenić tylko raz krytycznie. No, w każdym razie, Cholecka to jest taki czysty PRL. To tak, taka jest ocena Janusza Schwartnera dziennikarza Onetu. No, dosyć prosta, aczkolwiek ja lepiej pamiętam ten PRL i to rzeczywiście jest trafna ocena, bo to jest osoba, która jest miła, sympatyczna, kompletnie niedociekliwa i przez to taką miłą powierzchowność ludzie nie podejrzewają jej o takie... Wredne kłamstwa, takie uczestnictwo w takiej wrednej, prostej, prymitywnej propagandzie. Ona jest, nie jest tak agresywna, jak na przykład Magda Ogórek. Y miała taki dosyć mocny występ. W 2019 roku inny propagandista PiS, to miał jakiś taki epizod, gdzie jeszcze chyba nie wiem, czy to była, miało być w ramach usprawiedliwienia twarzy, Robert Mazurek, napisał do niej list otwarty, w którym e e po prostu e Porównał jej propagandę do propagandy Gierka, ale w estetyce Jaruzelskiego. Że, I tam użył takiego fajnej figurnej, figury retorycznej, jak to Mazurek potrafi, że za Jaruzelskiego to było klarowniej, bo oni występowali w mundurach, a wy nie. No i oczywiście po takim wstępie w 2019 roku, nie wiem co tam Mazurek sobie załatwił, ale później jego już materiały nie były tak dociekliwe. Cholecka mu odpisała i odpyskowała, że ile, ile listów mazurek otwartych napisał do mediów w czasach, których rzekomo dochodziło do czasów pogardy wobec Prawa i Sprawiedliwości w mediach, platformy. Tak oczywiście nigdy nie było. Przegięcia polityczne bywały, natomiast drodzy Państwo, takie przegięcia polityczne, jakie bywały, to po prostu to, co zrobił Jacek Kurski, to nikt nie przypuszczał, że tak można granice po prostu... To powiem tak, że ja słyszałem, że Jerzy Urban, oglądając TVP Jacka Kurskiego, po prostu łapie się za głowę, co to on mógł zrobić w latach 80., czego nie zrobił dla e, utrzymania systemu komunistycznego. To się ta hipokryzja, ona jest taka troszeczkę tutaj jeszcze nawet mniej waleczna niż Michał Adamczyk, ale to jest taka bardzo podobna hipokryzja, tylko że ona zawsze była. Tą twarzą, od kiedy się skumała z Marią Kaczyńską. Ona nawet specjalnie przychodziła, dbała o to, żeby Maria Kaczyńska świetnie się czuła w TVP. I to jest to była ta właśnie jej konik, na który ona postawiła, jej się bardzo mocno opłacił finansowo. Media mówią o 40 tysiącach złotych, które ma zarabiać. Drodzy Państwo, ja obstawiam, że jest to kwota znacznie większa. Nie mam w tej chwili wiedzy, więc mi trudno powiedzieć, ale gdybym miał obstawiać, to bym obstawiał kwotę rzędu 60 tysięcy Złotyk. W każdym razie to jest pani, która zakończy swoją karierę w TVP wraz z Jarosławem Kaczyńskim jako twarz dziennikarstwa, jako kogokolwiek po prostu, bo to nawet nigdy nie było dziennikarstwo, ale w ogóle jako twarz mediów jest po prostu doszczętnie skompromitowana i powiem tak, to jest ta... Przyjemniejsza twarz PiSu, natomiast na samym końcu jest ta prawdziwa twarz PiSu, która wygląda jak Jarosław Jakimowicz. Koreanka prezesa, dlatego że serwuje tu koreańską e, propagandę właśnie z takim uśmiechem koreańskiej prezenterki. Stąd na naszej miniaturce właśnie ona, a pan prezes w roli jej e, Kim Jong-kaczki, cokolwiek. W każdym razie to co naprawdę jest wartościowe porównanie, ponieważ ono dokładnie przedstawia rodzaj propagandy uprawianej przez panią Cholecko. To jest propaganda rodem z komunistycznej telewizji. Szanowni Państwo, standardowo, jeżeli Wam się podobał program, to proszę o subskrypcję kanału i udostępnianie go jak najszerzej. A także, drodzy Państwo, zapraszam na portal 224.pl, którego jestem redaktorem naczelnym. Tam polecam szczególnie listę. E ponad 700 największych afer e, PiS, lista niestety cały czas rośnie, a Państwu polecam historię na weekend, to jest magazyn, którego jestem wydawcą i e, jednym z autorów w tym numerze, drodzy Państwo, jest szereg bardzo dobrych artykułów, ale kilka polecam, szczególnie na przykład materiał jak szlachta zrujnowała Polskę, jest to fragment książki bardzo wartościowej, Dzięki której Państwo dowiecie się, jak naprawdę dlaczego naprawdę w XVIII wieku u Polska utraciła niepodległość. To nie był proces, który trwał kilkadziesiąt lat, to był proces, który trwał 300 lat. I co ciekawe, kiedy Polska się odrodziła w 1918 roku, te wszystkie stare zaszłości, jak oligarchia szkodziła Polsce, znowu zaczęły brać, mieć miejsce. To jest jedna. Drugi materiał, który Państwu polecam, to oczywiście oprócz tego, jak Polacy podbijali Rosję, to jest materiał o Polakach, którzy robili karierę w carskiej Rosji, ale nie tylko, bo także w komunistycznej, ale w carskiej Rosji słynny Potyomkin, ten od wiosek Potyomkinowskich, tak bliskich sercu naszej, mojej bohaterki dzisiejszego programu, pani Donusi Choleckiej. Potyomkin to po prostu wzór propagandzisty przeszłego PiSu. Potyomkin nazywał się Potemski i był Polakiem. Drodzy Państwo, polecam i Państwu mówię, do zobaczenia.